Na naszej konferencji jest trzeba. A wśród nich będą terroryści. I to się właśnie okazuje, że teraz to dostajemy. Nasze hasło... Nie, nie jest wiarygodnym partnerem. Proszę pana, to jest hasło państwa islamskiego. I chyba pan nie zrozumiał tego, że w tej chwili to się dzieje. Bo ci ludzie już są i są terroryści, gdzie tutaj już było udowodnione, że we Francji jedna osoba z Grecji, która przypłynęła na łodzi czy tam jakoś z fałszywym syryjskim paszportem, co jest bardzo łatwo uzyskać podobno tam w Syrii, była uczestnikiem tych zamachów w Paryżu. A w tej chwili cały Zachód już żyje paniką, że tutaj pan poseł wspominał Belgię, gdzie są odwoływane różne manifestacje, są odwoływane zgromadzenia. Jest ostrzeżenie nawet dla ludzi, żeby unikali zbiorowisk, żeby nie chodzili po supermarketach. Ja się pytam, dlaczego? Czy to jest dlatego, że tam przybyli chrześcijanie czy islamiści? To jest tylko strach przed islamem, strach przed zamachami. Islam jest taki, który będzie dążył, narzucał nam swoją wiarę i dążył do prawa szaria. Tak mi wpadła w ręce, nie wiem czemu. I tam był artykuł, o tym, że nasz marsz to jest obłuda, że to jest kłamstwo, że tak naprawdę nazywamy to łódzkim marszem przeciwko terroryzmowi, a jest to marsz przeciwko islamowi. To nie jest marsz przeciwko islamowi, to nie jest marsz przeciwko jakiejkolwiek religii, ponieważ my nie będziemy dyskryminować jakiejkolwiek religii. To jest marsz, który ma zwrócić uwagę Polaków na to, że terroryzm, że to, co się stało we Francji, że to, co się stało w Bejrucie, to jest wynikiem nieodpowiedzialnej polityki czołowych przedstawicieli krajów Unii Europejskiej. Pan Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, mówi nam to i naprawdę mnie to śmieszy, że Niemcy teraz uczą nas tolerancji, poszanowania praw mniejszości i są takim nauczycielem całej Europy, a chyba zapomnieli, czym była Trzecia Rzesza. A to nie było tak dawno wcale. Szanowni Państwo, ten marsz jest pod hasłem Mądry Polak przed szkodą, nie dla islamizacji Polski. Nie zgadzamy się na przyjmowanie przyczyny. Główna przyczyna leży w świadomości społeczeństw europejskich, które przez wiele lat oddawane były rewolucji komunistycznej, która odbywała się, by nie poszła w stronę lewicowości gospodarczej. Natomiast jedno możemy, możemy u niej ugrać. To... Płaczą Niemcy, płacze Francja, tak się kończy tolerancja. Łódzkie, Niemce i imigrantów! Łódzkie, Niemce i imigrantów! Łódzkie, Niemce i imigrantów!
będzie broniła polskiej tożsamości. Będzie broniła zachodniej Europy. My musimy obronić nasz byt. Bo na razie droga tej krucjaty wiedzie przez takie marsze. Przez gabinety urzędników, polskich i unijnych. Proszę Państwa, jesteśmy zmarznięci, ja bardzo krótko powiem. Nasz klub złożył inicjatywę uchwałodawczą wzywającą rząd polski. Państwu bardzo oddaję głos prowadzącemu. Płaczą Niemcy! Płacze Francja! Tak się kończy! Tolerancja! Płaczą Niemcy! Płacze Francja! I chciałbym, żeby ta nazwa Plac Wolności została się w dalszym ciągu. Bo gdy opanują nas islamscy terroryści, zmienią na pewno tą nazwę na jakąś inną, na jakiegoś szacha, na kogoś innego, na jakiegoś Allaha, Bóg wie kogo. Plac Wolności to jest nasz plac, dlatego dzisiaj dążyliśmy tutaj, żeby manifestować to, że w dalszym ciągu jesteśmy wolni. Nie chcę, żeby nam narzucali swoją religię. My mamy jedną, jedyną swoją religię, w której urodziliśmy się i w której umrzemy. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Tak, możemy powiedzieć, Francuzi są sobie sami winni. Tak, możemy powiedzieć, byli chudzi, to na nich spadło nieszczęście. Ale nie zwalnia to nas. Ludzie w przypływie emocji ustawiają sobie tam różne francuskie awatary. I się to samo, to się działo wszędzie. Gettoizacja, tworzenie islamskich dzielnic, które potem, to właśnie w tych dzielnicach dochodzi do najniższej radykalizacji, dochodzi do ogromnego buntu społecznego przeciwko państwu, które ich przyjęło, a potem nie zapewnia im ochrony socjalnej, którą oni żądają. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.